Kalimera kochani, w dzisiejszym dniu wynajem autko i jadę sobie do miejscowości Mochos. Właśnie w niej się znalazłem. Słuchajcie, jest tutaj pomnik słynnych bojowników kretańskich. I co wam mogę powiedzieć? Słuchajcie, warto to auto wypożyczyć zawsze. Pogoda bywa różna, jak wiecie, we wrześniu, więc dzisiaj mam taki troszkę chłodniejszy dzień, 23 stopnie, chmureczki, więc to jest idealny dzień, żeby wypożyczyć samochód. Ja mi się trafił akuratnie, słuchajcie, Suzuki, tak? Jaki to jest model, nawet nie wiem, ale spoko, daje radę. Kochani, Mochos jest miejscowością górską, gdzie tu jest taki faktycznie fajny charakter tych mieszkańców, tak, tacy prawdziwi mieszkańcy, prawdziwe knajpeczki, restauracje. Poczuje się taki klimat i co jest też fajnego w tym wszystkim, że moi drodzy, możecie dojechać tutaj bardzo bezpiecznie. Bardzo droga jest taka dwupasmówka, przede wszystkim szeroka, oczywiście asfaltowa, piękne widoki, także spokojnie, nawet ci, co za bardzo autem nie jeżdżą, poradzą sobie, żeby do miejscowości Mochos dojechać. Praktycznie ja z mojego hotelu tutaj przyjechałem w pół godzinki na lajcie. Także idziemy w miasto i do następnego ujęcia. Pa! Kochani, w Mochos spotkacie prawdziwe kafeniony. Kalimera. Prawdziwe kafeniony, takie greckie. Pani, naprawdę fajny tu jest klimacik, taki prawdziwy grecki, wszyscy nas tu witają, chyba jest trochę tak zwanych dziadków kretańskich, trochę turystów, ale właśnie nie ma tłumów, też fajnie, bo to jest tak jakby między, miejscowość jakby jest taki płaskowyżu schowana między, słuchajcie, górami i na przykład dzisiaj tam w Chersonice, w moich okolicach wiało, a tutaj słuchajcie, mimo że w górach jest spokojnie, słońce wyszło, spokój, cisza, piękny mikroklimat, także coś niesamowitego. Tu jest kościółek. Macie, są dużo też sklepików z pamiątkami oczywiście, dużo też jest takich, słuchajcie, sklepików z rzeczami takimi naturalnymi, typu miód, typu oliwa, można sobie tu kupić takie bary na słodko, sklepiki z pamiątkami, także bardzo mi miło, ta miejscowość zaskoczyła, nie jest tak totalnie komercyjnie, wręcz jest tak sielsko i bardzo przyjemnie. O, tu sobie Olo zrobi selfie. Zobaczcie, nawet jest lustro do krzyżówki. I kierunkowskaz na La City. Także teraz jeszcze przede się pokażę tutaj, jak wygląda rynek, klimaciki.
Także główną atrakcją miejscowości jest tutaj ten ryneczek, najpierw bary i ci mieszkańcy, którzy są kochani bardzo naturalni. Myślę, że tu też pewnie wieczorem można przyjechać, będzie bardzo przyjemnie. Także jest bardzo fajnie. Moi drodzy, w Mochów sobie zatrzymaliśmy się na dobrą kawkę. Na taką a la balaklawę, słodkie, piękne tutaj rzeczy do kawki. O! I tutaj rekomenduję tawernę, restauracja, name. Rodamantis. Brawo. Słuchajcie, zjedliśmy tutaj sobie z Ewą razem dobrą kawkę i sugar gastronomiczny. Orgazm. Where is name? Kadaifi, fantastyczny. Także polecamy, rekomendujemy i zapraszamy do Moho. Ciao. Ciao. Eucharisto. Ela pame.